do których taka osoba nawet w sytuacji awaryjnej nie powinna mieć dostępu. I taka sytuacja generuje dla firmy ogromne, duże ryzyko. Bo kolejnym etapem jest weryfikacja działań wykonanych na koncie uprzywilejowanym. Cześć, witamy na kanale Gierce Ninja. Ja nazywam się Andrzej, to jest mój kolega Filip. Cześć. Dzisiaj porozmawiamy o dobrych praktykach w obszarze zarządzania dostępem do systemów. Tylko nie będzie to standardowy dostęp użytkownika. Mamy taki plan, żeby skupić się na specyficznym dostępie. Tak zwanym dostępie awaryjnym i uprzywilejowanym. Czyli coś się dzieje, jest awaria i potrzebujemy dostać się do systemu. W tej miniserii pokażemy, jak to bezpiecznie zrobić. Dokładnie, Andrzej, to będzie miniseria, to znaczy mamy dla Was kilka odcinków, które dotyczą tego obszaru. W pierwszym odcinku, tym dzisiaj, na poziomie, który oglądacie dzisiaj, na poziomie podstawowym, zrobimy krótkie wprowadzenie do tematu, omówimy podstawowe pojęcia, podpowiemy Wam, jak zacząć przygodę z tym ciekawym według nas tematem oraz jak wygląda wzorcowy proces. W kolejnym odcinku na poziomie zaawansowanym pokażemy, jak taki proces może być zaimplementowany i tutaj mamy dla Was dwie propozycje. Tradycyjnie zaczniemy od systemów klasy GRC. Pokażemy, jak może to działać w środowisku SAP, na przykładzie produktu SAP GRC Access Control. Mamy także prezentację dla innych środowisk niesapowych, na przykładzie rozwiązania Smart GRC. W kolejnym odcinku z tej samej serii przygotujemy film na poziomie ekspert. W tym filmie podzielimy się z Wami przykładem 5 najczęstszych błędów, które obserwujemy w tym obszarze. W tym filmie skupimy się na aspektach, o których należy pamiętać, kiedy w Waszej organizacji macie już zaimplementowane rozwiązanie klasy PAM albo GRC Access Control. Nawet przeszliście pierwszy i drugi audyt w tym obszarze. No i zastanawiacie się, czemu jest tyle rekomendacji audytowych, skoro miało być tak dobrze. No ale okej, no przejdźmy może do dzisiejszego odcinka. Andrzej, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać? Poruszymy kilka wątków. Przede wszystkim, na czym polega wyzwanie w tym obszarze? Dlaczego ten temat jest ważny? Oraz jakie są praktyki na rynku? Potem przejdziemy do całego procesu, gdzie krok po kroku, na przykładzie naszych wspaniałych klocków Lego, opowiemy Wam, jak taki proces może wyglądać lub powinien wyglądać. Okej, Filip, to na czym polega wyzwanie? Wiesz co, wyzwanie polega na tym, aby połączyć ze sobą dwie perspektywy. Perspektywy bezpieczeństwa naszej organizacji, procesów i danych i perspektywę elastyczności. Pewnie wiecie już o tym, że im wyższy poziom bezpieczeństwa, tym poziom elastyczności spada. Najbezpieczniejszy system to chyba taki, do którego nikt się nie loguje. No tak, taki jest najbezpieczniejszy, ale taki system nie jest nikomu potrzebny, bo przecież mamy go po to, aby w nim pracować i w sytuacji, kiedy pojawi się potrzeba biznesowa, projekt, zmiana, go live projektu, czy też właśnie losowa awaria, mamy przygotowane pewne mechanizmy organizacyjne, procesowe, techniczne, które pozwolą nam taki przypadek obsłużyć. Konsultant lub administrator, który chce rozwiązać problem, awarię w systemie, no nie powinien, tak, wiesz, być ograniczony zakresem uprawnień, które chce w tym systemie wykonać. On powinien móc rozwiązać problem. Filip, no tak, ale czy to oznacza, że powinien mieć wszystkie uprawnienia? Osobiście wolałbym nie, bo przecież mamy w systemie określone dane, takie jak wynagrodzenia, marże, dane osobowe, do których taka osoba nawet w sytuacji awaryjnej nie powinna mieć dostępu. No właśnie, Andrzej, zgoda. No i dlatego właśnie tutaj powstaje dylemat i tym samym kluczowe wyzwanie. No jak osiągnąć określony stan bezpieczeństwa tych procesów i systemu, a jednocześnie mieć niezbędną elastyczność biznesową, która pozwoli na rozwiązanie czy uporanie się z problemem.
Więcej na ten temat powiemy w kolejnych odcinkach na poziomie ekspert na przykładzie 5 kluczowych błędów. Już teraz zapraszamy na ten odcinek. Okej, Filip, rozumiemy, na czym polega wyzwanie. Teraz może porozmawiajmy, dlaczego ten temat jest ważny. Okay. Co może pójść nie tak w trakcie naprawy? Jakie jest ryzyko? Czy zdarza się, że strażak zmienia się w wandala lub złodzieja? Celowo lub nie? Tak, temat jest ważny, bo ważna jest materia i zakres dostępu, który udzielamy. Ten zakres dostępu jest bardzo wrażliwy, a poczucie kontroli związane z tym procesem może być fałszywe. Z takim dostępem nasz administrator może uzyskać nieautoryzowany dostęp do danych biznesowych, danych podstawowych, danych raportowych, czy wręcz zawartości wszystkich tabel w systemie. Nie tylko tych oczywiście, które w danej sytuacji naprawia. I taka sytuacja generuje dla firmy ogromne, duże ryzyko i dlatego temat jest ważny. Dobrze, może przejdźmy do praktyk, jakie są w tym obszarze. Andrzej, jak firmy radzą sobie z podejściem do tego tematu? Okej, Filip. Najczęściej jest to kombinacja procesu, o tym powiemy za chwilę, oraz narzędzia klasy. I to jest narzędzie albo IDM lub PAM, czyli Privileged Access Management. Oraz odpowiednio skonfigurowanego systemu, dla którego ten dostęp ustalamy. Przejdźmy może do systemu, do samego procesu. I tradycyjnie będziemy go omawiać na przykładzie naszych klocków Lego. Jak pamiętacie z poprzednich odcinków, w naszym banku, czyli systemie ERP, mieliśmy pokoje, które oznaczały moduły i zakres przechowywanych informacji. No, był też safe. I ten safe będzie dzisiaj w centrum uwagi, bo tam przechowujemy to, co najcenniejsze dla firmy. Wszystkie poufne informacje. Oprócz tego mamy dwa narzędzia klasy GRC lub PAM, których operatorzy pomogą w gaszeniu pożaru. Dla uproszczenia przyjmijmy, że samolot to nasz wysokobudżetowy system GRC Access Control, który ma duże możliwości, ale nie wszędzie wyląduje, bo działa tylko dla systemów SAP. Mamy też tradycyjne rozwiązanie, czyli Smart GRC, nasz samochód, który może nie ma takiego rozmachu, ale dotrze też do innych, czasem mniejszych. Może za małych dla samolotu. Dokładnie, obiektów. Obiektów. Dobrze, wyobraźmy sobie teraz, że w banku, czy w pomieszczeniu, gdzie stoi safe, wybucha pożar. I potrzebna jest interwencja odpowiednich służb, czyli strażaków, czyli firefighterów. W naszych systemach to są administratorzy i konsultanci. Filip, jak przygotujemy się na taką sytuację? Właściwe przygotowanie to przynajmniej według mojej oceny połowa sukcesu. Elementem dobrego przygotowania jest zaprojektowanie, zbudowanie całego procesu, czyli sekwencji działań do realizacji w sytuacji losowej czy też awaryjnej. Pierwszym krokiem takiego procesu jest wnioskowanie i zatwierdzanie dostępu o konto awaryjne. Wnioskowanie jest procesem, w którym nasz strażak, czyli konsultant, administrator, wybiera system, określa okres i czas, w którym będzie korzystał z tego systemu, czyli świadczy tą usługę wsparcia, a odpowiedni właściciel biznesowy zatwierdza taki wniosek bądź odrzuca. Zatwierdza w sytuacji, kiedy dany administrator czy też konsultant ma odpowiednie kompetencje i uprawnienia, aby takie działania realizować. Filip, wniosek to jest bardzo słuszna koncepcja. Dla naszych administratorów możemy czasowo przydzielić konto z góry, czyli zrobić wcześniejszą akceptację. To pozwoli nam uniknąć telefonów w weekend związanych z koniecznością akceptacji wniosków. No właśnie, Filip, jeżeli chodzi o zatwierdzanie wniosków, twoim zdaniem, kto powinien to realizować? Wiesz co, najczęściej jest to osoba odpowiedzialna za dany obszar systemu. Niekoniecznie powinno to być IT. W przypadku dostępu na przykład w obszarze finansowym, być może mógłby to być właściciel obszaru finansowego. Jeżeli ten dostęp ma szerszy zakres, czyli nie jest ograniczony do jednego obszaru, a wiąże się z całym systemem, to być może taki dostęp najszerszy, prawie SAP All, powinien zatwierdzać, możemy w to zaangażować oficera bezpieczeństwa, jeżeli taka funkcja w organizacji istnieje, bądź też dyrektora IT lub właściciela systemu.
Okej, czyli mamy ten dostęp. Kolejnym krokiem procesu jest uruchomienie sesji tak zwanej Firefighter. Mhm. Czyli strażacy przyjeżdżają, no, lub na bogato przylatują do budynku i rozpoczyna się akcja gaśnicza. Porozmawiajmy o tym, jak to w praktyce wygląda w systemach GRC Access Control, IDM czy PAL. Może to różnie wyglądać w zależności, jak to jest w tym systemie skonfigurowane. Na przykład w Access Control konsultant uruchamia transakcję, podaje powód, otwiera dedykowaną sesję na dedykowanym koncie. W Smart GRC ten powód podaje się wcześniej, czyli już przy składaniu wniosku. Dokładnie. Więcej szczegółów, jak ten proces wygląda, pokażemy w naszym filmie dla zaawansowanych, gdzie zrobimy demo takiego systemu w dedykowanym odcinku w serii dla zaawansowanych. Podczas takiej sesji demo pokażemy każdy etap pracy w takim systemie, jak on wygląda, jak ten proces wygląda z perspektywy osoby, która w takim systemie pracuje, czyli naszych konsultantów czy administratorów. Andrzej, czy taka praca z takim systemem wymaga więcej pracy po stronie konsultanta? Najlepsze jest to, że niekoniecznie. Trzeba tylko podać powód w dedykowanym polu i już można działać w systemie. Także sam dostęp można bardzo szybko uzyskać, no i ugasić pożar. I gasimy ten pożar. Natomiast to, co się dzieje po tym dostępie, to już bardziej złożony temat. Bo kolejnym etapem jest weryfikacja działań wykonanych na koncie uprzywilejowanym. System pobiera logi z sesji, wysyła powiadomienie o zakończeniu pracy do kontrolera i przygotowuje zestaw danych do weryfikacji. I tak jak to, o tym mówisz, to wygląda to niepozornie, ale chciałbym zwrócić Waszą uwagę, że to w naszej ocenie najważniejszy element całego procesu. Bez tego ta kontrola, bez tego ten proces nie ma większego sensu. Kurz opadł, pożar został ogłoszony, zagrożenie zostało oddalone. Teraz czas na weryfikację, czy w trakcie tej sesji nie doszło do nadużycia, czy nasz rzekomy strażak nie okazał się jednak zamaskowanym Johnem, którego swoją drogą znacie z poprzednich odcinków. Tak. I tutaj też pojawia się kolejna znana postać, czyli strażnik Tom, który będzie pełnił funkcję kontrolera dostępu awaryjnego. Kontroler dostaje pigułkę danych, którą musi przeanalizować. O, strażak nam zleciał. I ustalić, które dane w jakim zakresie były w trakcie sesji awaryjnej zmieniane. Co powinien mieć dostępne, Andrzej? Ja myślę, że przede wszystkim logi, czyli co administrator lub konsultant robił w systemie. Idealnie, jeśli jeszcze będą informacje, jakie zmiany wprowadził, jakie raporty uruchomił i zakres jakich danych wyeksportował z systemu. No, domyślam się, że taka weryfikacja jest zadaniem dość czaso- i pracochłonnym. Czasochłonnym dlatego, że te logi czasami zawierają kilkanaście tysięcy wpisów, a pracochłonnym dlatego, że jest z tym związana pewna trudność merytoryczna. Osoba dokonująca takiej weryfikacji musi posiadać niezbędną wiedzę merytoryczną i umiejętność czytania tych logów, w szczególności identyfikacji tych ryzykownych i niebezpiecznych działań. No i tutaj przychodzą nam z pomocą systemy, które mają budowaną bazę takich działań i operacji krytycznych. One w logach oznaczają te działania specjalnym kolorem. Czasami też przychodzi nam z pomocą ekspert, który taką funkcję w imieniu klienta realizuje. Okej. Okay. Mamy zatem omówione kolejne kroki wzorcowego procesu. Zbudowaliśmy podstawy, czyli wiemy, co to jest ten dostęp uprzywilejowany i jak to działa. Mhm. Omówiliśmy też, dlaczego prawidłowe zarządzanie dostępem awaryjnym jest swojego rodzaju wyzwaniem. Pamiętacie tą perspektywę bezpieczeństwo versus elastyczność. Jednak pomimo tego dużego wyzwania wskazaliśmy Wam, dlaczego prawidłowo zabezpieczony proces, prawidłowe przygotowanie tego procesu jest bardzo ważne. No, jest ważne, bo dostęp, który udzielamy takim administratorom, konsultantom, może być przez nich wykorzystany do niecnych celów. Jeżeli chcecie poszerzyć swoją wiedzę, to zapraszamy na kolejne odcinki w tej miniserii.
tak jak wspominaliśmy na wstępie, w odcinku dla zaawansowanych pokażemy Wam, jak taki proces może wyglądać w praktyce na przykładzie dwóch rozwiązań, Smart GRC i Access Control. Będziecie świadkami przebiegu takiej sesji demo w systemie. Zobaczycie działanie przed i po zakończeniu takiej uprzywilejowanej sesji. A naszą wisienką na torcie będzie film na poziomie expert, czyli top 5 najczęstszych błędów popełnianych w konfiguracji i planowaniu tego procesu. To może jeszcze takie jedno pytanie mi przychodzi, Andrzej, na koniec. Jak myślisz, czy ten proces można realizować bez dedykowanego narzędzia? Filip, można, ale wtedy ponosimy koszty czasu ludzi, którzy muszą te dane pobierać ręcznie, obrabiać i przeglądać. Oczywiście generujemy też ryzyko podważenia całości prac, czyli kompletności tego przeglądu przez audytorów, no, zewnętrznych lub wewnętrznych. Oczywiście jest też opcja nagrywania sesji lub patrzenia przez ramię konsultantom, ale tej opcji zdecydowanie nie polecamy. No, chyba tak. Jeżeli macie jakieś pytania do tego tematu, które chcielibyście omówić, to oczywiście zapraszamy do komentowania tego odcinka. Zapraszamy też do subskrypcji naszego kanału GRC Ninja, aby być na bieżąco z publikowanymi przez nas materiałami. Do zobaczenia. Dzięki. Cześć.